U mojego boku Zbigniew Suszyński, witam. Dzień dobry, miło mi bardzo. Chciałam powiedzieć Einstein, bo włosy naprawdę są bajkowe. Jak się robi taką fryzurę? To musiałbym zapytać pani o charakteryzację, bo tam jakiś jest pewno lakier jakiś. Już nie jest tak, jak kiedyś był cukier, tylko pewno lakier jest. No, tak mówi już się, co na głowie, to i w głowie. Przez internautów jest pan nazywany gigantem polskiego dubbingu. No, tak, to rzeczywiście, patrząc rzeczywiście na ilość tych rzeczy, które ja nagrałem, to nawet czasami ja już się gubię w tym, bo ja wyrzucam oczywiście, tyle jest z tego. Nawet wiem, że teraz w sobotę też mam jakieś nagranie, muszę pokończyć pewne rzeczy, które robię, są to na przykład seriale, które robię 15 czy 16 lat. Ja oczywiście różne gry komputerowe, ja i tak nie mam w tej chwili też za bardzo czasu już, bo czasami muszę trochę odpocząć. To jednak i teatry, i seriale, w których gram, jeszcze są studia właśnie dubbingowe, gdzie reżyseruję też dość dużo w tej chwili. I do takich, wydaje mi się, bardzo ciekawych, prestiżowych produkcji. Teraz właśnie skończyłem jako reżyser z Charlize Theron i Larry Fishburnem. Skończyłem film. Oczywiście sam też zagrałem, tam pozwalam sobie wtedy na taką małą prywatę. Ale to z reguły biorę też rzeczy, które są bardzo trudne dla aktorów, a byłyby wyzwaniem, a ja sobie czasami z tym lepiej troszeczkę poradzę. Nieskromnie oczywiście mówiąc. Wyobrażam sobie, że ponieważ pracuje pan głosem, rozumiem, że palenie papierosów nie wchodzi w grę. Nie, bo ja akurat jestem absolutnym wrogiem papierosów. A kwestia też jest taka, że ja nie jestem jeszcze w pełni sił, dlatego że niestety byłem w szpitalu i jak wyszedłem z tego szpitala, miałem zapalenie jelita i jeszcze dodatkowo, jak wyszedłem, wszedłem na plan filmowy po kilku dniach, tam ostatnio gram lekarzy, samych dziwne, ale gram samych lekarzy i jeszcze oczywiście niedawno przypętał mi się COVID, także jestem, wczoraj robiłem testy, że już jest okej, natomiast proszę brać na mnie poprawkę, że jestem prosto, jeszcze nie dość, że szpital, to jeszcze COVID, także ja po prostu teraz muszę wariatkowo. No wariatkowo, muszę dojść do siebie w tym wariatkowie. Okej. Okay.